Największa polska organizacja MMA wczoraj powróciła z galą KSW 91. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 17 lutego w Libercu, w obiekcie Home Credit Arena. Gala uświetniła rywalizację o tymczasowy pas kategorii lekkiej. Leo Brichta zawalczył przed własną publicznością z Valerio Mircią. Przed tym pojedynkiem doszło do starcia w wadze średniej. Lokalny bohater w osobie Dominika Humburgera zawalczył z Adrianem Dudkiem. W walce otwarcia gali w Libercu 19-letnia Wiktoria Czyżewska zmierzyła się z doświadczoną Czeszką, Petrą Castkową. Mocno rozpoczęła Wiktoria Czyżewska, przyjęła cios, ale też szybko odpowiedziała i Castkowa na moment upadła na matę. Chwilę później Polka została trafiona palcem w oko i walka została zatrzymana. Po przerwie Wiktoria ponownie szybko ruszyła do ataku, narzucając tempo konfrontacji. W jednej z kolejnych wymian Czyżewska trafiła kopnięciem na wątrobę przeciwniczki. Czeszka momentalnie upadła, a Wiktoria mogła cieszyć się wygraną. Wynik tego pojedynku: Wiktoria Czyżewska pokonała Petrę Castkową przez KO w pierwszej minucie 56 sekundzie rundy pierwszej. Po walce Paulina Klimek przeprowadziła wywiad z Wiktorią Czyżewską. Wiktoria nie ukrywała swojej radości po wygranej walce. Sami zobaczcie, co Czyżewska miała nam do powiedzenia. Sytuacja była tak, jak się spodziewaliśmy, czyli te paluszki w oko weszły Petrze, ale ostatnio też zrobiła to samo w walce z Adą Krew, także byłam jakby na to wyczulona. Na szczęście nic się takiego nie stało. No i ostatecznie weszło to kopnięcie na wątrobę. Ja wiem, że mam bardzo mocne kopnięcia, no bo sama wywodzę się po prostu z karate, także to jest dosyć logiczne, ale fajnie, że to weszło w taki sposób, bo jeżeli chodzi o moją taką afirmację dotyczącą walki, to spodziewałam się czegoś innego, ale jeżeli weszło to, no to ja się bardzo się cieszę w ogóle, że skończyłam walkę przed czasem, bo nie ukrywam, te przygotowania, ten okres po tej przegranej walce był dla mnie bardzo ciężki, jeden z najcięższych tak psychicznie. W drugim pojedynku wydarzenia w Czechach prawdziwy specjalista od poddań, Mariusz Joniak, stanął do rywalizacji z jednym z ciekawszych polskich talentów świata MMA, Tobiaszem Lee. Panowie rozpoczęli walkę dynamicznie, ale badawczo. Obaj szukali miejsca do wyprowadzenia akcji. Nagle Mariusz Joniak ruszył do błyskawicznego ataku. Posłał jednym z ciosów Tobiasza na matę i na macie zaatakował młotkami jego głowę. Po tych ciosach do akcji wkroczył sędzia i zakończył walkę. Wynik tego pojedynku: Mariusz Joniak pokonał Tobiasza Lee przez TKO w pierwszej minucie i 5 sekundzie rundy pierwszej. Na kanale In The Cage Mariusz, tuż po swojej wygranej z Tobiaszem Lee, wypowiedział się na temat swojego planu dotyczącego Tobiasza oraz o przebiegu walki. No, w ostatniej walce te sierpy właśnie nie zagrały z głową, za bardzo miałem głowę, byłem pootwierany, także to na pewno tutaj poprawiliśmy. No i wiadomo, też ten dystans chciałem skrócić. Wiedziałem, że Tobiasz będzie pracował dużo na nogach i próbował z tej stójce walczyć, tak jak w ostatniej walce pokazał to właśnie z tym maklerem. No to wiedziałem, że ma taki plan i plan był taki, żeby zaganiać go na siatkę i próbować obalać. Wiedziałem, że mam ten partner lepszy, ale udało się w stójce. Podczas gali KSW 91 Józef Sztumer, lokalny bohater z Liberca, przywitał debiutującego w okrągłej klatce Adriana Wieliczkę. Już podczas pierwszej akcji walka trafiła na matę. Adrian Wieliczko złapał nogę rywala i próbował zakończyć walkę dźwignią. Sztumer przetrwał trudne chwile i starcie wróciło do stójki. Po kilku wymianach zawodnicy przeszli do klinczu, a chwilę później Wieliczko obalił i znalazł się za plecami rywala. Józef wstał, ale Polak cały czas był umieszczony na jego plecach i zapiął duszenie. Panowie długo rywalizowali w tej pozycji i w końcu Polak puścił uchwyt. W końcu Wieliczko trafił na matę, znalazł się na plecach i został w tej pozycji do kończącego gongu. Drugą rundę mocno rozpoczął Sztumer, który zaatakował potężnymi ciosami. Niesamowita druga odsłona pojedynku była prawdziwym miksem mocnych akcji stójkowych i świetnej walki na macie. Obaj zawodnicy mieli swoje dobre momenty, ale to Czech był jednak stroną dominującą. W końcu złapał Polaka w duszenie trójkątne nogami i wygrał przez poddanie. Wynik tego pojedynku: Józef Sztumer pokonał Adriana Wieliczkę w 4 minucie i 20 sekundzie rundy drugiej. W czwartym starciu gali świetny stójkowicz z Czech, Wasil Ducar, starł się z debiutującym w MMA, wielokrotnym mistrzem Polski w kickboxingu, Dawidem Kasperskim. Polak atakował kopnięciami wykroczną nogę rywala, a Czech szukał swojej szansy w odpowiedziach atakami pięściarskimi. Po jednej z akcji walka trafiła na matę, gdzie Dawid zdobył dosiad i utrzymywał w ten sposób walkę na macie. Pod koniec rundy bój wrócił na chwilę do stójki, ale gong przerwał rywalizację. W drugiej odsłonie pojedynku Polak utrzymał swoją taktykę i dalej atakował kopnięciami. Nagle z mocną akcją ruszył Wasil Ducar i walka trafiła do klinczu pod siatką. Tam starcie kontrolował jednak Kasperski. Po rozerwaniu Czech dobrze trafił prawym sierpem, ale Polak ponownie przyparł go do siatki. Pod koniec rundy Wasil rozerwał klincz i ponownie wrócili do stójkowych wymian. Trzecią rundę zawodnicy rozpoczęli od stójkowych wymian, ale pod koniec pierwszej minuty Wasil obalił i znalazł się w górnej pozycji. Po pewnym czasie Polak wstał, pojedynek trafił do klinczu pod siatką, a po chwili sędzia zdecydował się o przeniesieniu walki na środek klatki. Zawodnicy ruszyli z mocnymi atakami stójkowymi. Czech chciał obalić, ale to Polak znalazł się w górnej pozycji. Ducar wstał i pojedynek zakończył się w klinczu pod siatką. Wynik tego pojedynku: Dawid Kasperski pokonał Wasila Ducara przez jednogłośną decyzję. 3 razy
razy 30-27. Paulina Klimek przeprowadziła wywiad z Dawidem Kasperskim tuż po jego walce. Podczas rozmowy Klimek podkreśliła, że było widać duży progres w zapasach Kasperskiego oraz pochwaliła go za świetne przeprowadzenie walki do zwycięstwa. Dziękuję, bo mam wspaniałych sparring partnerów, zapaśników, mam wspaniałych trenerów. Michał Michalski rozpoczął u mnie drogę w MMA całym. W klubie Skorpion Krępice mam wspaniałego trenera Radka Kyca, którego miałem w narożniku. U niego w klubie też miałem świetnych sparring partnerów oraz trenerów, z którymi się rozwijałem na płaszczyźnie parterowej oraz w Samuraju, w Wrocławiu, gdzie jestem i trenerem, ale także trenuję z grupą Artnox i tam także mamy ciężkie grapplingowe przeboje. Gala w Libercu przyniosła starcie topowego polskiego zawodnika Łukasza Harzewskiego z powracającym do klatki KSW Michałem Sobiechem. Łukasz Harzewski od samego początku zaczął wywierać presję. Szybko złapał rywala w klincz pod siatką i tam atakował go ciosami i kolanami, aż do kończącego gongu. Druga runda rozpoczęła się w podobny sposób. Sobiech na początku trafił jednak ciosem na głowę rywala, ale Łukasz szybko przycisnął Michała do siatki, a następnie obalił i kontrolował pojedynek na macie. W parterze Łukasz atakował ciosami i łokciami. Sobiech próbował wyrwać się z uścisku rywala, ale nie udało mu się wrócić do stójki. W przerwie okazało się, że Harzewski ma rozcięcie i mocno upuchnięte oko od jednego z uderzeń Sobiecha. Gdy rozpoczęła się kolejna runda, Michał ruszył do stójkowych ataków, a Harzewski szukał obalenia. W końcu udało mu się ta sztuka i już na macie kontrolował walkę do kończącego gongu. Wynik tego pojedynku: Łukasz Harzewski pokonał Michała Sobiecha przez jednogłośną decyzję, 3 razy 30-27. Na kanale In The Cage Łukasz Harzewski odpowiedział na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło jego zdrowia po ciężko stoczonej walce. Spytał wprost. Jak ja się czuję? No słuchajcie, no wchodzę do klatki KSW, każdy wie, po co tu wchodzi i każdy powinien po prostu mieć taki charakter, nie mówię, że każdy, ale no, powinniśmy taki mieć. Wiemy, że wchodzimy tam, żeby zrobić sobie krzywdę i musimy się liczyć z najgorszym. Ja jestem twardy na ból i pokazałem, że potrafię z tym walczyć. Tak samo Michał Sobiek też, jakby miał coś rozcięte, to by walczył do końca. Mi się wydaje, że takie sytuacje po prostu kształtują charakter i pokazują, że tutaj walczą naprawdę wojownicy, a nie jacyś ściemniacze. W kontynuacji rozmowy Harzewski wyjaśnił swoje odczucia po walce, a także opowiedział o przebiegu pojedynku. Wiesz co, widziałem i my widzieliśmy od początku, dopóki Michał będzie świeży, słuchaj, no nie będę ukrywał, w zapasach by było mu ciężko ze mną, ale wiedziałem, że będzie chciał zaskoczyć mnie latającym kolanem, bądź jakąś kontrą kolanem albo podbródkiem i w ostatniej rundzie tak jakby czekałem na to, wiedziałem, że wyskoczy z czymś, tylko czekałem na odpowiedni moment i byłem przygotowany, że od razu się zasłaniam i go obalam i na szczęście mi się udało, bo jakby mnie trafił, to by było ciężko. No. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał In The Cage. Link w opisie filmu. Dający efektowne walki Kacper Koziorzemski zmierzył się z debiutującym w okrągłej klatce niepokonanym Czechem Wiktorem Czerwińskim. Polak rozpoczął od niskich kopnięć na wykroczną nogę rywala. Czech odpowiadał akcjami stójkowymi. Panowie wchodzili w coraz ciekawsze wymiany, ale w pewnej chwili Polak złapał przeciwnika i obalił. Gdy walka wróciła do stójki, to Wiktor próbował przenieść ją na matę. W ostatniej minucie panowie znowu poszli na wymiany, a Czech bezskutecznie szukał też parteru. W drugiej odsłonie panowie znowu pokazali efektowne wymiany w stójce. Polak dwa razy obalił i przy drugim podejściu trzymał dłużej rywala na macie. Ostatecznie jednak walka wróciła do stójki, w której Czech próbował trafić Polaka i wywierał na nim presję, a Koziorzemski odpowiadał ciosami i kopnięciami. Trzecia runda wyglądała podobnie do poprzednich, były więc mocne wymiany w stójce. Polak również obalał, ale większa część pojedynku toczyła się w wymianach kickbokserskich. Ostatecznie sędziowie zwycięzcom wskazali Kacpra Koziorzemskiego. Kacper Koziorzemski po wygranej na KSW 91 odpowiedział na pytania Pauliny Klimek. Wyjaśnił, że chce już walczyć regularnie oraz podzielił się swoimi planami na przyszłość. Za przekleństwo, wkurwia mnie to niesamowicie, że walczę w kratkę, zwłaszcza, że jak widzicie, nie odstaję od tych ludzi w tej kategorii. Myślę, że jestem bardzo przekrojowym zawodnikiem, co pokazała dzisiejsza walka też. Już nie jest tylko stricte stójka, tylko potrafię mieszać te płaszczyzny. I brakowało gdzieś, nie wiem, skupienia, szczęścia, kurwa, no nie wiem czego. Teraz zagryzę zęby, ożenię się, pojadę w zajebistą podróż poślubną i w tym roku mam nadzieję zrobić jeszcze 2 zwycięskie pojedynki i piąć się w rankingu. A, no i oczywiście widzę się w rankingu w przyszłym tygodniu, bo też wkurwia mnie to, że za każdym razem jak ktoś ze mną wygrywa, to od razu w tym rankingu jest, więc widocznie jestem na tyle wartościowym zawodnikiem, że zwycięstwo ze mną coś znaczy, więc moje zwycięstwo teraz też powinno coś znaczyć. Podczas KSW 91, specjalizujący się w kończeniu walk przed czasem Henry Fadipe przywitał debiutującego w okrągłej klatce Czecha Matusa Juracka. W pierwszej odsłonie rywalizacji zawodnicy pokazali całkowicie stójkową konfrontację. Walka toczyła się jednak w niezbyt szybkim tempie, ale tuż przed końcem rundy Czech dobrze trafił rywala mocnym ciosem, po którym Fadipe upadł na matę. Już w parterze Matus rozpuścił ręce i dokończył dzieła zniszczenia. Wynik tego pojedynku: Matus Juracek pokonał Henry'ego Fadipe przez KO w czwartej minucie rundy pierwszej.
W drugiej walce wieczoru gali KSW 91 utalentowany Dominik Humburger stanął do rywalizacji z lubiącym kończyć walki przed czasem Adrianem Dudkiem. Adrian Dudek szybko przyparł Dominika Humburgera do siatki. Chwilę później walka wróciła do stójki i panowie poszli na mocne wymiany. Kolejne minuty mijały na twardych akcjach stójkowych. W pewnej chwili Czech obalił, ale starcie szybko wróciło do stójki. Panowie rywalizowali też mocno pod siatką, ale ostatecznie żaden nie padł na matę w pierwszej rundzie. W drugiej odsłonie Polak cały czas szukał nokautu, atakując potężnymi sierpami. Dominik Humburger wchodził w wymiany z Polakiem i w końcu trafił potężnym lewym sierpem, po którym Dudek upadł na matę. Polak wstał, ale po przyjęciu kilku kolejnych ciosów do akcji wkroczył sędzia i zakończył walkę. Wynik tego pojedynku: Dominik Humburger pokonał Adriana Dudka przez TKO w drugiej minucie i 28 sekundzie rundy drugiej. A tak zareagowali wierni kibice Dominika Humburgera po wygranym pojedynku. Sami zobaczcie, jaka liczna grupa wspiera Dominika. W walce wieczoru gali KSW 91 doszło do starcia o tymczasowy pas wagi lekkiej pomiędzy Valerią Mircią, numerem 2 tej kategorii wagowej, a Leo Brichtą, zajmującym w tym zestawieniu miejsce trzecie. W badawczej pierwszej rundzie obaj zawodnicy szukali dystansu, atakując pojedynczymi ciosami i kopnięciami. Brichta dobrze trafił kopnięciami, a Mircia pięściami. Nie szli na otwarte wymiany, ale pod koniec rundy przyspieszyli, a Mircia zaatakował i obalił Brichtę. W drugiej odsłonie walka szybko trafiła na matę. Valerio znalazł się w górnej pozycji i złapał Czecha w duszenie trójkątne rękami. Leo przetrwał trudne chwile i w końcu wrócił do stójki, w której mocno zaatakował rywala. Mircia przez moment znalazł się w kłopotach, ale obalił i do końca rundy kontrolował pojedynek na macie. Coraz mocniejsze wymiany fani oglądali w trzeciej rundzie walki. Brichta napierał i podkręcał tempo. Mircia przerwał ataki rywala i obalił go. Na macie kontrolował pojedynek i nie wypuszczał przeciwnika ze swojego uścisku. Pod koniec rundy sędzia podniósł walkę do stójki. W pierwszej rundzie mistrzowskiej Brichta ponownie zaczął zyskiwać przewagę w stójce, a Mircia ponownie przerwał ataki rywala opaleniem. Valerio zdobył dosiad, a następnie plecy Czecha. Zaczął atakować pięściami głowę rywala, złapał go w duszenie za pleców i zdobył tymczasowy mistrzowski pas wagi lekkiej. Walka zakończyła się w drugiej minucie 40 sekundzie rundy czwartej. Artur Mazur przeprowadził wywiad z Valerio Mircią, tymczasowym mistrzem KSW w kategorii lekkiej. Mazur zapytał mistrza, jak smakuje mu to kolejne zwycięstwo w organizacji KSW. Po pierwsze, kiedy patrzę na to, to po prostu daję sobie sprawę, ile ciężkiej pracy to kosztuje, ale jeszcze jest droga przede mną, ale na ten moment naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję. W kontynuacji rozmowy Mircia wypowiedział się na temat możliwości walki w kwietniu z Saladinem Parnasem. W poprzednich wywiadach, że czemu nie, jeżeli usiądziemy, porozmawiamy o renegocjacji tej umowy, oczywiście tyle zdrowia daję w klatce i chciałbym po prostu, żeby pieniądze się zgadzali, bo oczywiście jesteśmy sportowcami, ale też chcemy poukładać swoje własne życie. Nie proszę jak Saladin Parnas, ale połowę jak Saladin i na pewno jestem gotowy wyjść do klatki i zawalczyć. Martin Lewandowski, jeden z właścicieli KSW, podsumował galę KSW 91 w Libercu na kanale In The Cage. Czerwińskiego, bo był chłopak, który w miarę wie z młodym, świeżym rekordem, pomimo że przegrał, ale naprawdę stawił niezłe czoło Kozierzymskiemu. Uważam, że Fadipe Juraczek za wcześnie, chociaż Juraczek zrobił właśnie to show, ale przerwana walka dużo za wcześnie. Tak samo Jona Kle. Uważam, że to był błąd sędziowski. No, bardziej rozczarowanie to na pewno Ciaskową, że jednak no, kompletnie nic. Albo pozytywne zaskoczenie Czyżewską. Albo pozytywny, tak, Czyżewską zdecydowanie. No, ale tak patrzę co my. No i na pewno też Wasil, też trochę, wiesz, więcej oczekiwałem, że jednak. Ale za to Kasperski jak na debiut w MMA pokazał się świetnie. Zajebiście. Zajebiście, aż w ogóle właśnie nie sądziłem. Myślę, że tutaj duża ta przewaga fizyczna też zadziałała, wiesz, na jego korzyść, ale tak, no, kapitalnie się pokazał, potrafił wykorzystać wszystkie swoje atuty, narzucił tempo i w ogóle narzucił, wiesz, w ogóle styl gry i o to w tym wszystkim chodzi. No i to następny. Lewandowski wyjaśnił także, z kim zawalczy Saladin Parnas w Paryżu i czy będzie to właśnie Mircia. Pracuję nad takim zawodnikiem spoza Europy w ogóle, żeby zawalczył właśnie w Paryżu z Saladinem i to by było taki po prostu, żeby nie umniejszając niczego Valeriu, ale po prostu nowa, może nie nowa, ale no trochę odświeżenie karty, ale jeżeli nie uda mi się dogadać, to być może i Valeriu właśnie wejdzie do tej walki z Saladinem w Paryżu.
W ankiecie, którą przeprowadziliśmy na naszym kanale, zapytaliśmy Was o ocenę gali XTB KSW 91. Widać, że gala w Libercu nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ prawie połowa, bo aż 43% ankietowanych, nie oglądała gali. 30% widzów oceniła galę jako dobrą, następnie 14% jako bardzo dobrą, a 7,5% jako średnią i słabą bądź bardzo słabą. Czy Waszym zdaniem największym problemem jest promowanie gali? Maciej Kawulski zapewnia, że nie, ponieważ wszystkie obiekty, na których organizowane są wydarzenia, wyprzedają się bez problemu. W następnym odcinku podsumujemy numerowaną galę UFC 298, która odbyła się 17 lutego. W walce wieczoru niepokonany Ilia Topuria znokautował Aleksandra Wokonowskiego, dzięki czemu stał się nowym mistrzem UFC wagi piórkowej. Podczas tego wydarzenia wystąpili również Robert Whittaker, Ian Garry czy Merab Dvalishvili. Ale to nie koniec. Podsumujemy również galę FEN 52, która odbyła się w Arenie Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim. 17 lutego o godzinie 19. Głównym wydarzeniem była walka o obronę pasa mistrzowskiego kategorii półciężkiej pomiędzy Marcinem Łazarzem a Bartoszem Szewczykiem.